dobry, witam w kolejnym filmie waszych pytań i odpowiedzi. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak rozmowa kwalifikacyjna i czym ona się różni od normalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Dzisiaj sobie właśnie odpowiemy na to pytanie. Jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną na autobus, nie różni się ona niczym szczególnym od normalnej takiej rozmowy kwalifikacyjnej w dużych firmach. Czyli przychodzimy do pracodawcy, umawiamy się na jakiś termin, składamy swoje CV, gdzie pracodawca ma wgląd w to, ma wgląd w nasze kwalifikacje, umiejętności i tym podobne. No i przychodzimy na taką rozmowę kwalifikacyjną, oczywiście ładnie ubrani, estetyczny strój. No i co? I rozpoczyna się rozmowa jak normalna rozmowa kwalifikacyjna, tak? Czyli o warunkach pracy, o tym, na czym ta praca w ogóle polega, jakie będą obowiązki, jakie będą prawa i w ogóle. Różnica polega na tym, że czasami na rozmowach kwalifikacyjnych, no to z filmów wiem, że sprawdza się umiejętności danego pracownika, czyli na przykład wiedzy. Ale tutaj na autobusach niestety nie da się zweryfikować wiedzy teoretycznej, bo jazda autobusem to jednak praktyka, nie jest to teoria, więc nie da się tego sprawdzić. Najlepiej to sprawdzić na okresie próbnym, jeśli kierowca jest zatrudniony na taki okres, na przykład 3 miesiące, i wtedy pracodawca ma jakiś wgląd w to, jakie umiejętności ma kierowca. Tak na świeżo to niestety nie idzie sprawdzić, więc kierowca autobusu jest to zawód, który polega na praktyce. Nie ma tu żadnej teoretycznej wiedzy, jeśli chodzi o początek. No, trzeba znać przepisy ruchu drogowego, ale to jakby kwestia tego, wtedy kiedy się uczyliśmy na prawo jazdy, to tam zapoznawaliśmy się z takimi przepisami. I tak na początek, na rozmowę kwalifikacyjną właściwie te umiejętności są najważniejsze i kwalifikacje, także czysta praktyka. Myślę, że to na tym polega, na tym to się różni, na tym to polega ta rozmowa kwalifikacyjna. Dzisiaj taki krótki temat, ale myślę, że też bardzo interesujący, tak? Bo niektórych to może interesować, jak ta rozmowa przebiega. Jak przebiegała moja, tak jak tutaj opisałem, tylko że no bardzo stresujące, no, jak to rozmowa. Ja zawsze się takimi rozmowami stresowałem i przejmowałem, ale powiem wam, że nie ma czego, pracodawca też jest człowiek, więc też jest wyrozumiały i też to już zależy nam na pracy, a nie na tym, żeby się przejmować bądź nie. Także myślę, że jeśli mamy kwalifikacje i umiejętności praktyczne, zdaliśmy prawo jazdy, a to jest najlepsze potwierdzenie naszych kwalifikacji, to myślę, że będziemy dobrymi pracownikami, jesteśmy kulturalni, mamy dobrą kulturę osobistą, tak? I też jesteśmy dobrym człowiekiem, odpowiedzialnym, dojrzałym. Myślę, że to są takie cechy kierowcy, które powinny być na co dzień. Kultura, odpowiedzialność, wychowanie, no i aparycja, tak? I też ubiór zewnętrzny to też ma jakieś tam znaczenie, także myślę, że to też podczas takiej rozmowy może łatwo wyjść. I co? I tyle. To na dziś. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, także możecie śmiało zadawać je w komentarzu.